Éxito. Success. We are the champions. Ay, barrio. Cześć Polska. Niedziela, leniwa niedziela w Medellin. To jest właśnie jedna z tych fajniejszych rzeczy w tym mieście, że dookoła jest tyle niesamowitych widoków. Ja jestem właśnie na jednym wzgórzu, które się nazywa Volador, i w tamtym miejscu, mniej więcej gdzieś tam, mieszkałem na początku, jak przyjechałem do Medellin, czyli przez pierwszy miesiąc. Tam znajduje się północ, daleko, daleko. Tutaj jest terminal autobusowy. Nie wiem, czy będzie widać na wideo, bo to jest bardzo malutkie. Tam, o mniej więcej tutaj, jest biblioteka, najładniejsza biblioteka w Medellin, ufundowana bodajże przez Hiszpanię. I to jest w tym miejscu, gdzie nagrywałem już filmiki i zdjęcia, gdzie znajduje się to metro kable, czyli kolejka metra, którą można dostać się tam na górę, gdzie są biedniejsze części miasta. Tu mniej więcej znajduje się centrum. Tutaj też mieszkałem przez pewien czas, przez miesiąc. I w tamtą stronę im więcej wieżowców, to właśnie jest Poblado, czyli najbogatsza dzielnica Medellin. Gdzieś tam pracuję teraz, uczę angielskiego. Tutaj znajduje się lotnisko w środku miasta. Póki co chyba są tylko loty krajowe, ale z tego co słyszałem, mają zmienić, więc będzie się dało z zagranicy przylecieć bezpośrednio do Medellin. Tutaj jest wzgórze, które się nazywa Pueblito Paisa, na górze którego znajduje się takie małe miasteczko, mała wioska, bardzo charakterystyczna dla Antioki. Ja obecnie mieszkam za tym wzgórzem, jeszcze tam trochę dalej. To nazywa się Envigado, bardzo, bardzo fajne miasteczko. I dalej, jeżeli by się kierować dalej na południe, znajduje się Sabaneta, a później Caldas, czyli już obrzeża Medellin. W tych częściach, tam na tych wzgórzach jeszcze nie byłem nigdy, może mi się tam jakoś uda dostać. Okej.